Mam ten chichot mój oznacza, że mam fajny fant, ale patrzcie, guzik. Tu jest taka metalowa pętelka, ale to będzie Napoleonek. Tak jak widzicie, o poranku jest górka, ta z łąką, którą robiłem przed ostatnim odcinku. Ostatnio byłem tam gdzieś po drugiej stronie. Teraz patrzcie, wcześniej spadła łuska. Łuska to łuska, wiadomo. Ale w tym dołku, zobaczcie co było. Mały depozyt PRL-i się trafił. Dyszka z prusem. Powiem wam, że stany idealne tutaj. Taka piaskowo, ziemia piaskowa taka jest jakby. No jestem idealny stan, co tu dużo mówić. Pozdrawiam od razu 79 rocznik. Pozdrawiam od razu, który to jest. No i zaczynamy nowy odcinek. Zobaczymy, co tu jeszcze siedzi. Zamierzam to poprawić teraz. Dlatego ja powiedziałem, że przyjdę po sobie poprawić. Bo to nigdy nie jest tak, że jedno miejsce zrobimy, wyszło coś tam fajnego i na pewno tam wszystko wyzbierane. Co świadczy o tym dołku, z którego wychodzi coś. Zaraz zobaczymy, czy to jakiś śmieciuch, ale to chyba jest ten tylko. No na pewno wyzbierany. Mamy polmosa. Na razie idzie tak sobie, że tak powiem. Tu mamy całą harmonijkę, prawdopodobnie ona była cała. Tylko że reszta ta drewniana zgniła, wszystko zgniło i została tylko ten element taki, ale to była cała. No, także do następnego dołka. Piękny ten widok, niebieskie niebo, normalnie nie widać ani jednej chmurki oprócz księżyca i samolotów. A ja coś mam. O, tutaj właśnie. Jakiś fajny guzik. Powiem wam, że miałem przerwę, bo musiałem jechać do kuriera i straciłem co najmniej pół godziny. Mam ten chichot mój oznacza, że mam fajny fant, ale patrzcie, guzik. Tu jest taka metalowa pętelka, ale to będzie Napoleonek, patrzcie. 15 numer, pułk 15. Czy jak to było? Wiecie co, ja mam chyba pierwszy guzik z numerem. No pierwszy to jest mój. Super. Wlazłem na tą łąkę, jednak mówię, no nie ma wyjścia, tam na skarpie nic nie wychodzi. Będę zrążył tu, no ale to już jest fan dnia, powiem wam. Fan tygodnia nawet chyba. Ja pierdzielę. Cały pic polega na tym, żeby się nauczyć łapać sygnały na tych kępach trawy. Bo wszystkie głębokie jakieś kolorki prawie wszystkie przebijają tak jakby na żelazo. Tak było w tym przypadku. Myślałem, że mam żelazo, ale taki w miarę równy. I patrzcie, co tutaj się dzieje. No będzie guzik, tylko teraz pytanie. Jest orzełek. No jest Ludowe Wojsko Polskie, ale powiem wam, że fajny. Orzełek to orzełek, nie, zobaczcie. Widać wszystko, korony na pewno nie ma. I dawał taki właśnie sygnał żelazno-kolorowy. Ale mówię, tak nie, równo biło i mówię, trzeba kopać, nie, bo nie ma co. No jest fajny guzik, także do następnego dołka. I tak było na przykład z tym sygnałem, miałem odpuścić. A teraz bardzo ładnie 15 bije, ale to takie było 15.1. Oczywiście ja cały czas poglądowo wam mówię, jakby tak na przykład ktoś chodził na takiej łące i pomijać chciał takie sygnały. Bo ja nie mówię, żebyście na to ID cały czas patrzyli i tam się sugerowali, tylko ja mówię, no było akurat w tym momencie, to było nie do kopania. Przeskakiwało, a przeważnie tak przeskakuje, jak jest żelazo grube, głęboko, a tu mamy taki mały, o.
mały guzik, prawdopodobnie nic, a może i coś tam ma. W każdym bądź razie ma nawet łóżko takie zagięte. Także guzikowo dzisiaj. Moniak? Czy nie moniak? Prosto na łopatce. Ale tragedia. Co to jest? Chyba moniak. Ale jaki? No, niby moniak, ale patrzcie, zajechany. Stawiam na jakąś piątkę adolfową albo dziesiątkę może. No ale tragedia, także lecę dalej. Dobra moi kochani, zdaje się, że średnią zrobiłem, zobaczcie. Jest fenol pruski. Tutaj widzę. Kurczę, tu nie widzę. Jak zwykle. Chociaż coś tam widać. Dziwne, że na tym polu taki wyszedł, bo tutaj no od lat już chyba nie było pola nawet. 1800. Czekajcie. Obrzydliwości teraz idą. 1800. Któryś tam, no nie wiem, nie widzę tu. Jeden fenolek taki mały. Ale fajnie bił i zobacz, nawet głęboko. Tam właśnie na dnie dołka. No kto, jak nie władca kamieni? No kto tak potrafi? No i kto tak potrafi? No co, myślicie, że u mnie fibuli nie można trafić? Zobaczcie. No jak, to jest klasyk, no normalnie fibula, zobaczcie. Patrzcie, ja za nim wbiłem łopatkę, tak o. Znaczy za nim. W sumie już jak wbiłem łopatkę i wyjąłem, zaczęło mnie zastanawiać ten ślad. Taki płaski tu. Mówię, co jest? Ale to nie moneta. Mówię, kurczę, ale właśnie, że moneta jest, powiem wam, tu gdzieś, bo już ją miałem w ręku. O, jest. Także mamy... Nie, no jeszcze diabłem fenola, kurczę. To już jest bez... Nie można mi wybaczyć tego. Jest fenolek, super. Niestety przejechałem go. Ja pierdzielę. No, pocieszające będzie to, że stan jego i tak jest kiepski. No. No ale dobra. Także mamy, powiem wam, 2, 3, 4... piątą monetę. Jakoś tak powiem wam, miałem tu nie chodzić po tej łące, no ale widzicie, że nawet z tego da rady coś wydusić, nie? Tylko, że to jest męka, powiem wam. Miliard sygnałów i po prostu ja mam łeb rozwalony. Nie wiem, czy tu jest tyle żelaza, czy co, nie wiem, po prostu powiem wam, że tragedia. Nie chcę mi się nawet pokazywać, bo wykrywasz cały czas się... Cały czas jak idę, to brzęczy cały czas.
Gorąco, powiem wam, jest bardzo gorąco. Dzisiaj mniejszy kaliber, ale jest kolejna, zobaczcie. Trochę mniejszy jak tamte. O, już odleciało. Niestety one mają takie słabe te kołnierze. O, teraz jest wysypana, jest oczywiście zbita, jakby ktoś miał wątpliwości, że ja zbieram jakieś takie tematy. Ale widzicie, tutaj o, pokiereszowana jakaś ta łuska jest. No ale jest fant, nie? Także mówię, zaraz będę kończył już. A jeszcze chwilę i jakieś tam podsumowanie zrobimy. Wlazłem tu na górkę. Tu wszystko widać i wszyscy mnie widzą. To jest piękne poletko, ale nie wiem czyje. I ono gotowe do chodzenia, bo jeszcze przed siewem. Kurczę, jakbym wiedział czyje, to na pewno bym zapytał. Ale to nieważne, bo patrzcie, mam monetę. Co to tym razem? 10 groszy z PRL-u. Szósta moneta, jakby nie było. Po drodze do domu, 77. To chyba tarnogrodzki Andrzej. Także pozdrawiam Emi i Andrzeja. No i ruszam jeszcze, może chwila jeszcze coś wpadnie. Patrzcie, zupełnie niechcący mam kolejną monetę. Ha. Tym razem znowu fenol z cesarstwa. Ale tu piękny stan widzę, zobaczcie. 1870. I kurde, nie widzę, ślepy jestem. Czwarty chyba. Tu trochę jakby gorzej wygląda, ale patrzcie. Tyle monet dzisiaj. Ja tutaj 2 metry dalej temu było te 10 groszy. Ja mam pięknego fenolka. Dobra, jeszcze parę kroków. Także słuchajcie. Śmiało mogę powiedzieć, że dzisiaj było to, co było. A naprawdę coś tam było, nie? Tutaj na koniec szedłem brzegiem dosłownie. Nie będę komuś chodził po polu, jak nie wiem, czy je. Szedłem brzegiem i kluczyk był na wierzchu o ten. Także niech będzie to taki fant na zakończenie tego wypadu. Nawet fajnie, powiem wam. Chyba z 7 monet, jakie by one nie były, ale wiadomo, fantem dnia jest guzik napoleoński. Normalnie powiem wam, że morda mi się tak uchachała, jak tego guziczka zobaczyłem, że tam jest taka cyferka. Także dziękuję wam za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście wszystkich zapraszam do następnego filmu, gdzieś tutaj z pól jakiś. Cześć.